Okej, a więc hejcie, siemano, ja jestem Adam, dzisiaj gramy sobie w Minecrafta i dzisiaj robimy coś niesamowitego. Zrobimy coś naprawdę niesamowitego, ponieważ widzicie, jesteśmy nie na żadnych Bedwarsach, nie jesteśmy nigdzie w jakimś wielkim czymś, na żadnym serwerze. Jesteśmy na pustym świecie, gdzie są konie, owce i świnie. No i krowy też, w sumie są też. No tam stoją krowy. No tam. I widzicie, mam guzik w ręce, ponieważ za mną stoi pralka w Minecraft. Pralka w Minecraft. Prawdziwa pralka w Minecraft. Do której wsadzimy za chwilę, wsadzimy do tej pralki psa, co już w sumie wiecie po tytule. Wsadzimy tutaj psa, tutaj właśnie w to tutaj miejsce wsadzimy psa, tutaj w to miejsce wsadzimy psa, tutaj będzie siedział pies i zobaczymy, co się stanie z nim, jak go zamkniemy w pralce i klikniemy guzik, tutaj ten oto guzik, tutaj jak go klikniemy, zobaczymy, co się stanie z psem, kiedy aktywujemy pralkę, co się wydarzy, naprawdę mnie ciekawi to mocno, co się wydarzy, kiedy aktywujemy pralkę i wsadzimy go. Okej, jak widzicie, jestem teraz po chwili, po cięciu, dłuższym cięciu. W sumie nastała noc. I tam co tam chodzi? Tam chodzi wilk. Tam chodzi wilk, wow. Tam chodzi wilk, dziwny w sumie. Nie spodziewałem się tego wilka tam. Ale tu mamy teraz swojego wilka, którego wsadzimy tutaj za chwilę. Za chwilę, naprawdę, za chwilę stanie się coś niesamowitego, w co sam nie wierzę, ponieważ wsadzę psa do pralki w Minecraft. Naprawdę jestem tym tak podniecony, to jest coś naprawdę niesamowitego. Zamkniemy go tutaj. I za chwilę klikniemy te dwa guziki, żeby odpalić pralkę. Odpalimy pralkę w Minecraft. Ja nie wierzę w to, co się za chwilę wydarzy. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. To jest coś naprawdę niesamowitego. Ja nie wiem, jak to opisać. Co może się stać tutaj. Pralka w Minecraft. Tam w ogóle coś wybuchło. Co tam się dzieje? Co jest? Ej, co tam jest? Czekajcie, sprawdzimy, co tam jest. Bym tutaj nie zapomniał tej pralki tutaj. Co tutaj jest? No dziura, TNT to chyba najprawdopodobniej wybuchło. Albo coś, albo nie wiem, gdzieś creeper. Nie, jest nawet, więc może prawdopodobieństwo jest duże na to, że to creeper był. Chociaż mam chyba pokojowy, co nie? Tak, mam pokojowy, więc nie wiem, czemu to mi dziura w sumie. Ale za chwilę klikniemy te dwa guziki. Ale ja się. Nie mam pojęcia, nie wy nawet nie wiecie, jak ja się niesamowicie cieszę, mam podniecenie tym, co się wydarzy za chwilę. Jezu. Za chwilę wsadzimy psa do pralki w Minecraft. W sumie już go wsadziliśmy, tylko musimy im aktywować. Nie wiem, do aktywowania chyba dam timeset inny. Timeset daj, jak to tak działa, czy nie, czy tak działa idealnie. I tamten pies siedzi dalej tam. Piesku. Mam nadzieję, że się wypierze, będziesz czyściutki, co nie? Okej, my zaczynamy. Klik. Klik. I co się wydarzy? Co się wydarzy z... Odsunę się. Co się wydarzy z psem w Minecraft? Co? TNT! Zabiło psa. Co się wydarzy tutaj? Czemu tu wysadziło psa? Co się stało? Ej, to nie miało tak wyglądać. Ej, o co chodzi? Ej, piesku! Ej, piesku, co się stało? Ej, to nie miał zginąć żaden pies. O co chodzi? O co chodzi z tym? Ej, o co chodzi? A tutaj czemu nic się nie stało? O co chodzi? Co tam się dzieje? Wow, tu też TNT było! Ej, o co chodzi tutaj? Co to się jest TNT? Czemu tu wszędzie było TNT? Ej, o co chodzi tutaj? Ej, co tu się wydarzyło właśnie? Ej, muszę to zniszczyć, ej. Czemu tam było. Co? Pies zginął. Pies, co? O co? Czemu? Nie mam pojęcia, jak opisać tę sytuację. Co jest to z tym psem? O co chodzi? O co chodzi? Ej. Ja nie wiem. Ej, konie, widzieliście to, co tam się stało? Jezu. Pies w Minecraft zginął przez pralkę. O mój Boże, zabiłem psa w pralce w Minecraft. Wsadziłem. O mój Boże. Ja się wiedziałem, że nie opłaca się dobrze piesek, że ty żyjesz, ty inny piesku. Co nie dobrze, że ty żyjesz. Ukryję cię tutaj w tym, co tu mi zostało. Chociaż w sumie mam game moda, więc. Ukryję cię, że jeszcze nie wyszedł stąd, piesku. Jakby też się nic nie stało, co nie? Tak będzie dobrze, piesku, co nie? Siedź tutaj. Tak, w takiej budzie ładnej parze. Taka buda dla pieska, siedź tam. Okej. A my wsadziłem psa do pralki w Minecraft i on wybuchł. Pralka wybuchła, nie ma po niej śladu, jest tylko tutaj taka dziura w sumie. Wielkość tej pralki. O co chodzi? O co chodzi? Wsadziłem psa do pralki w Minecraft i ona wybuchła. I pies nie żyje. Ja nie mam pojęcia. Co się właśnie stało? O co chodzi? Ej, o co chodzi? Ja nie mam pojęcia, co się właśnie tam wydarzyło. Jestem w szoku, jestem w wielkim szoku. Wiesz może, co się stało tam w tej pralce? Tam, po tamtej stronie, tam. Pies wybuchł w pralce, naprawdę, o mój Boże. Ja nie mam pojęcia, co tam się stało.
To było... nie mam pojęcia. To było coś... dziwnego. Pies wybuchł w pralce w Minecraft. Ja mam naprawdę teraz... mindfucka wielkiego, ponieważ jestem w szoku. Ponieważ nie mam pojęcia, co tam mogło się wydarzyć. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co tam mogło się wydarzyć. To było coś... w sumie fajnego, ale w sumie szkoda mi tego pieska mocno. Ponieważ taki mały pies, jaki zginął w pralce w Minecraft. Ja się naprawdę nie mam pojęcia, tam się mogło co tam się wydarzyło. Ale jeśli... nie wiem, w sumie nawet teraz chciałbym pożebrać łapki. Ale wiem, że takiej przykrej okazji nawet nie pożebram łapek. Więc naprawdę szkoda mi tego, jestem naprawdę załamany tym, co się tam wydarzyło, nie mam pojęcia. Nie wiem, teraz nie wiem. Wow, to było dziwne. Zabiłem psa w pralce w Minecraft. A tak naprawdę to było wszystko na odcinek. Ja wiedziałem, ja tam celowo wsadziłem TNT w tą pralkę. Wszystko było przemyślane, to miał być taki odcinek, haha, wiecie, beka. I w ogóle. Dobrze, picie. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie suba, lajka i komentarz. No i do następnego, cześć. Wow!